Siema. Siema. Piona. Jak myślicie? Jak obstawiacie? No z jeden wygrywamy może. Dzisiaj. Dzisiaj wygrywacie? No, może jeden. Może wczoraj, jeden? Wczoraj wygraliśmy, więc dzisiaj też wygrywamy. Ile wygraliście wczoraj? Wczoraj 9-6 albo 7. No nieźle. Siema Tomek. Siema, siema. Gaz nalany? Nie, bo mi brakuje. Co? Nie chcę się nalać. Nie chcę się nalać. Paliwo. 9-7, no to piękny wynik. Nie wam się długo gryka. O ja. No chyba 7 było. Tankujemy gaz i lecimy. Chłopaki po wczorajszej wygranej, bo wczoraj mieli taki sparring z małym piłkarzem, wygrali. Kurczę, a powiedz, był deszcz, tak? Przerwali wam mecz, musieliście się schować? Kuba? No. Tak? No to mówię tak. A długa ta przerwa była? Krótka. Aha, a do przerwy tej deszczowej to wygrywaliście? No. A, nieźle. 7-6. 7-6, ładnie. Ile wpuściłeś bramek, Kuba? Nie wiem. Nie pamiętają. Ważne, że wygrali. Już dojeżdżamy do Aleksandrowa prawie. Oczywiście jak zwykle się spóźniamy, bo nie mogliśmy gazu natankować. Czyli na oparach jedziemy. Tutaj Tomek właśnie obstawia, jaki skład wyjdzie Kujawi. Nie, no bo nie ma wkład. Nie ma wszystkich. Ja chyba nie ma. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, chociaż jeden mecz, żeby wygrać. To już tutaj. Czyli nie spóźnimy się. Jest git. Dwie minuty mamy, a tutaj już dojeżdżamy do stadionu Orlika. Słuchasz Meloradia. Jest boisko. Już się rozgrzewają. O. A my miejsca parkingowego szukamy. Chyba, że nas to tu wysadzi, że mam. Wysiadamy i się przebieramy i kręcimy. Co się tu będzie działo? Co tu jest? Fajnie u młodych zaszczepić właśnie pasję sportową. Czyli tu w przypadku chłopaków piłka nożna. No i Kuba to oczywiście enduro. Wykrakałeś. Co wykrakałeś? No, Tomek musi zaparkować i zaraz wysiadamy i jedziemy. Przywitać się i lecimy na mecz. Jak na razie chłopaki się rozgrzewają. A ja sobie strzelę jednego. Kuba! I gol będzie, patrz. Haha, nie obronił. Tomek strzeliłem. Chłopaki się rozgrzewają. Nasi lada moment wchodzą. Mają teraz trening z trenerem taki. Można powiedzieć, przygotowawczy do meczu. Zimno dzisiaj. O, już mała kontuzja, jakaś stłuczka. Komentują tu chłopaki mecz Polska-Czechy. Nie spodobało im się na pewno. Co się stało? Wszystko dobrze? Wojtek! Lecimy z wynikiem. Kurczę, presują dobrze. Ale co z tego wyjdzie, nie wiadomo. Za tobą. Kontratakują przeciwnicy. Na bramce Kacper, Kuba w następnym meczu dopiero. Siema. A to Kuba był. Mam nadzieję, że
pierwszy mecz, no chłopaki, żeby wygrali i mam nadzieję, że wygrają. Ale wysoko noga była. O, Kacper dobrze wybronił. Krótko spróbuj. Mały Mati. Pomóż teraz tyłu. I wyautował. Mały Mati wybija. Po 18 minut mecze. Kuba, twoja piłka, tak jest. O kurde, prawa strona. Pięknie. Mały Mati. Uratował tak naprawdę. Czyli rzut rożny mamy. Coś z tego będzie? Nie. Olaf, już. Wracamy, Wojtek! Wojtek, szybciej wracaj! Od bramki nasi. O. I co się dzieje? Co się wydarzy? Komuś! Spokojnie. Do bramkarza. Brawo, piłka Tomek. Środek, jak widzę, cały czas jest wolny. Mogliby środkiem zagrać. Super. Kacper wybronił. I Mati zaczyna. I out. Mój plecak. I nasza. Co to się wydarzy? Co to będzie? Kurde. O, jedna kipka za dużo. O ja. Teraz. Wszystko od Kaspra zależy. Przegrywamy. Jeden jajo. To musiało się tak skończyć, niestety. To nie miało prawa chodzić. Chłopaki, kurde, skupcie się. Trener nie wie, co zrobić. 1-0 przegrywamy, ale trener zastanawia się, co tu zrobić. Tomek wnerwiony, aż szczęka mu chodzi. Dobre przejęcie, ale faul jakiś. Ale nic nie było. Jedziemy dalej. I coś z tego będzie, no. Coś z tego może wyjść. Jest jeszcze nasza, tak, dobrze, ale nikogo nie ma tam po prawej, ani środkiem. Biegnie z piłką, wszyscy się przewracają. Aj, aj. Mała przepychanka była. Co tam tak sprawi? Cofaj, Mati, cofaj, zobaczcie. Rzut rożny. Antek. Tak? Zdamy to jako rożny, tak? Tomek, jakieś podpowiedzi? No bo go łapał za koszulkę. No. Antek, twardo tam, nie? Twardo! Nie wiem, może trener jakieś zmiany wprowadzi? Ja mam swojego czasowego. Ja to dlatego, bo my się nie rozdzielił. No i kolejny rzut rożny mamy. Olaf. Czemu sam stoi? Olaf! Czemu on sam stoi? Olaf! Olaf, oni grają. Poświęcenie Kacpra. Dawaj, Kacper. Po prostu wrzucił się w tą piłkę. Pod nogi przeciwnika. Idziemy prawą. Oj, no. Trochę popchnięcie tam było. A to nie jest rugby, nie? Nie, ale można to dobrze. Można pchać? Dobra. Piłki już! A! Lecy? Tak, spokojnie. Filip, masz plecy. Teraz zabierz. I jest nasza piła.
coś tam, czy tam coś się... Nie ma takich czystych akcji, no. Niech zaczną grać jak Bayern, nie? O ja. Albo Lewandowski odszedł. Nie z rączki pamiętasz tłumeczka, nie? Pokaż się od razu, Jasiu. Szybko, gramy. Szeroko, Kuba. Kuba. Brawo, wysoko. Wprowadzamy piłkę. Wprowadzamy piłkę w następną strefę. Wyszła! Przegramy! Na gwizdek! Panowie! Na gwizdek! Mam oczy! Dobre jeszcze! Wyszła! Nie wyszła, potem cały! Całym! Tak. Jeszcze tyle było wstępu! A ja tu mam nagrane! Tu mam nagrane! Tu jest nagrane! Mogę otworzyć! To jest... Dobra! Można zobaczyć, nie? To tu się nic nie ukryje! To jest VAR, jak razie VAR! Tak jest! I dobrze, że w bok, a nie w światło bramki. Więcej pobiegaj, więcej. Dobra, od naszej bramki. Na razie przegrywamy 1-0, nie jest źle. Jest szansa wyrównać. Dobrze, patrz, kurczę, za słabo trochę było. Dobrze, Mati, dajesz. Graj, graj, graj. Dobra, coś tam, idziemy prawą. Olaf. Graj, to był przypadkowo. Kupi, wracaj tu z tyłu. Ole, to było. O ja. To musiało boleć. To musiało boleć. Widziałeś, jak szczęką uderzył? Nie uważał. Nie uważał. Dobrze, ale nikogo tam nie ma. Dziewięciolatki, to słuchajcie, są drużyny 9-10-latków. Też młode pokolenie nam rośnie piłkarzy. Na pewno któryś z nich w jakimś klubie zagra. Ligowym oczywiście. Ile jeszcze czasu? 9 minut. No to nie było dobre. Ruch wolny dla Lubrańca. Proszę. No i niebezpieczna sytuacja. Rzut wolny. Kujawia kontra Lubraniec. 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 To było Włocławka. Tak. I Kasper wybija od bramki. Kopaj! Widzisz, nie, po co tak wysoko? Brawo! I po co tak wysoko tak się robi? Płasko ją kopnił. Rozumiesz? Dobrze. Ale żebym piłkę trafił. A ty w środku, a ty nie. Nie, mały Mati jednak był. Prawą masz wolną. Idzie środkiem. Tam mamy na prawo, ale nie dojdzie. Doszedł. Do końca, Wiktor, tak. Powiem wam, że coraz lepiej wychodzi ta gra chłopakom. Dla przypomnienia, w zielonych Kujawia.
bo może nie powiedziałem. O, mały Mati, poświęcenie. Tu się rozgrzewają zawodnicy innej drużyny. U nas zmian jakoś nie widzę, żeby były. Ale może coś trener wymyśli. Dobra interwencja, dobra, jest Kacper. O, ja. Ale łap, Kacper, łap sobie na podobę. Widzicie, może łapać, nawet jak tak zagrał. No to nie było celowe. No jestem, zobaczymy, jestem ciekawy, jak Kubie pójdzie. Ja mam brak. Oj, dobrze. O kurde, ale Kacper poświęcenie. Fajnie, fajnie tutaj się wrzucił w tą piłkę. No to 3-4 metry żeby było. Będę próbował. Mały Mati. Kacper, wołaj. Mati! Mati! I druga strona. Środek pusty praktycznie. Olaf, nie bój się, jedziesz! Akcja by była fajna, ale... Ale przeciwnik przerwał akcję. I teraz blisko Olek, blisko Olek. Chociaż jedna ta bramka na remis. Co z tego wyjdzie? Rzut prożny mamy. Jest! 1-1! Kurde, pany! Ile Gremlin! 4 minuty. 4 minuty do końca. Olaf! 1-1! Od środka Lubraniec zaczyna. Teraz chłopaki, pilnujcie tej bramki! Dobrze, dobrze! Remisem dobrze skończy się ten mecz. No, no, odepnęłeś go w pewnym momencie. Dawaj, Gremlin! Olaf, do przodu, dawaj. Dawaj, Gremlino! Olaf, wysoko zostań już. Podejdź, podejdź, podejdź! Gremlin! Olek, ty? Nie bój się, Olek. Biegł psa. Mati, nie, nie podchodź. Jest bramka. Kacper. O jeny, ale... O kurde. Mogliśmy już mieć 2-0, 2-1, przepraszam. Z tyłu. Dzieje się, jeszcze 3 minutki. 3 minutki, 0-0. 1-1 mamy, już mi się wszystko myli. Żeby ci nie uciec. Dobrze, dobrze, Kacper. Pięknie, dobra, twoja. Jest! 2-1! Była? No była. Była! Widziałem, nagrałem. Nie dał rady oszukać. Sędzia przestraszył się waru i dobrze zbliża. Wygraliśmy. Przegrać nie mogliśmy. Pilnujcie tam wszystkimi siłami tej bramki. Musi ten wynik zostać. Chyba że podwyższymy na 3-1, tak jak Czechy z Polakami. A kurde, nie jako bramkarza. Nie no, pierwszy mecz i kurde, już 2-1 mamy. Ja cię nie mogę, jest naprawdę ostro. Pierwszy w tym sezonie w
turnieju mecz i pierwsze zwycięstwo. Poczekaj. Tak, bo można powiedzieć, że teraz to jest nowy sezon. Wiosna. Tak to się chyba liczy. Tak myślę. Te wcześniejsze turnieje to do zeszłorocznego można było zaliczyć, a teraz mamy 2023. Dawaj za nim, Olaf. Nie daj mu! Dobrze! Wytrzymać jeszcze 2 minuty! Wytrzymajcie jeszcze trochę! Pięknie! Nie, naprawdę, jestem bardzo zadowolony. Chłopaki pilnują wyniku. Kasper, mogłeś łapać, na czas pograj trochę. Na czas pograjmy, panowie. Ta piłeczka to jest rezerwowa, proszę tam. Kolego, to jest używa. Piłeczka tam powinna być. To jest rezerwowa, ma nikt ją nie brać. Dobrze, ostatnie minuty. Olaf, do przodu. Z przodu grasz. Żeby nic z tego nie wynikło. Pilnuj go! Mały Mati, dobrze. O Jezu, to niestety chyba będzie 2-2. O losie, ale to jest rzut wolny. No to słuchajcie, no. Nie, nie może. Kasper, trzymaj tam się na bramce. Ostatnia akcja tego meczu i nie może być bramki, nie? Nie ma! Wygraliśmy! Przegrać nie mogliśmy! Pierwszy raz, nie? Kozak! Wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy! Jak się czujecie, byki? Dobrze! Dobrze, nie? Przegraliśmy, nie, wygraliśmy. Po meczu z Polską. Jak takie trzechy? Tylko, że znowu. I zwycięzcy schodzą. Zobaczymy, jak się zakończy ten turniej w ogóle po wszystkich meczach. Słuchajcie, teraz następny mecz to będzie grał Kuba, czyli to już wrzucę na następny odcinek. Mam nadzieję, że się powtórzy ten wynik, który właśnie teraz odnotowaliśmy, że będzie punkt dla nas, czyli zwycięstwo.